papier, brakuje mi trochę. Jakie ci wyżej? To już mi na głowie! To podskocz, ofiaro, hop! Ocena za technikę. Hot dogi Hany Montany. Oj, żal Hany Montany. Hany Montany! Proszę stąd wyjść i to natychmiast, bo inaczej wezwę ochronę. Nie, bardzo przepraszam, chciałam tylko coś na pamiątkę. Nazywam się Lili Truscott i jestem wielką fanką. Ciasto. To taka specjalna maseczka w piance. Masz jakiś dziwny głos. To jest normalne po koncercie. Ty się dla nas spalasz. Szkoda, że Miley tu nie ma. Miley? Jaka Miley? Chyba nie znam. Co to za jedna? To moja przyjaciółka. Właśnie. Wiesz co, to może idź po nią. Ekstra pomysł. Na mój widok tak zbladłaś? Nie, ja tak mam. Wiecie co, kurczę, miło było was poznać, ale trochę się zaraz spieszę. A nie mógłbym umyć i uczesać twojej pięknej blond grzywy? Nie, ale weź ręcznik na pamiątkę. Ręcznik Hany Montany! Nic się nie stało! Ręcznika nie zakrwawiłem! No, ja też już chyba będę lecieć. To cześć. Niektórzy fani to chociaż dostają ręcznik. Pa, pa. Mnie pozostaną wspomnienia, które zblakną jednak i to już wkrótce. Już dobra, masz. O, mamuniu, autentyczny, oryginalny szal, który nosiłaś na koncercie. Nikt mi nie uwierzy, to jest po prostu... Wiesz, mam taką samą szczęśliwą bransoletkę, tylko wczoraj pożyczyłam na trochę przyjaciółce. Znaczy, na mojej jest napisane Lili, ale... Na twojej też. Ta-da! Lili, nie dziwię się, że jesteś na mnie wściekła. Ale proszę cię, nie obrażaj się tak. Odezwij się do mnie. Znamy się już tyle lat. Nie powinnyśmy mieć przed sobą tajemnic. A ty mnie oszukałaś. Ukryłaś przede mną największy sekret w historii ludzkości, że Miley Stewart to Hana Montana. No tak, ale tak w ogóle... Koncert był w porządku? Tak, tak. Już ładnych parę lat znam się z Haną Montaną. Cześć, Hana. Może byś odpaliła mojej koleżance jakąś pamiątkę? Jackson, wynoś się stąd. Proszę. Widzisz? Mówiłem prawdę. Co ja tu w ogóle robię? Lili, proszę, zaczekaj. Chciałam ci powiedzieć, ale po prostu nie miałam odwagi. A czego się bałaś? No wiesz, tego, że kiedy się dowiesz, nie będziesz już się chciała ze mną zadawać. I że polubisz Hanę Montanę bardziej niż mnie. Co ci przyszło do głowy? To w ogóle niemożliwe. Powinnaś wiedzieć takie rzeczy. Tak. No jasne. To z tajemnicami koniec. A oto dowód. Pokażę ci coś, o czym nie wie jeszcze nikt na świecie.